Бутик Кръвен Трет е отварте от грудня, от початка грудня. Есть бутик в тей хвили забраняваме только польских проектантов и польских брендов. Естечме таким местом, которое зрешат тих проектантов в який способ. Займуваме се промоцион тих особ, тих пенкних речи. Стараваме се организовать тих якісь споткання с тими проектантами. Доцелово хцеме тож организовать вернисажи, ружне мини-фешн-вики. W tej chwili butik dzieli się na dwie części. Jedna z części to są, jest część, która jest ubraniami bardziej streetwear. Natomiast druga część jest taka bardziej elegancka, droższa, bardziej ekskluzywna. Pomysł zrodził się naturalnie dosyć, dlatego że sama jestem projektantką i potrzebowałam takiej przestrzeni dla siebie, dla tych rzeczy, gdzie mogłyby one zaistnieć po prostu w jakimś pięknym wnętrzu. Dostałam możliwość zrobić taki butik po prostu tutaj w 1500 i postanowiłam zrobić ten butik z ubraniami polskich projektantów. Jestem autorką brandu Justin I Love You, który prowadzę wraz z moim chłopakiem Janem Estradą Osmyckim. Pomysł na markę wziął się stąd, iż lubię ubrania, fascynuję się modą. Mój chłopak jest jednym z najlepszych młodych polskich designerów. I nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolona, w jaki sposób się ta marka rozwija. Naszą ideą jest to, żeby to były zawsze krótkie serie. No, wielką gwiazdą, którą mamy zaszczyt tutaj w naszym butiku gościć, tak, jest Konrad Parol. I jest to taka kolekcja bawełniana z takim oryginalnym, z oryginalnymi wzorami i też to jest często przez różne celebrytów właśnie na gale, nie gale. Kolejną gwiazdą w naszym butiku jest Łukasz Stępień. Jest to projektant, który podróżuje po całym świecie ze swoimi kolekcjami, sprzedaje w butikach na arenie międzynarodowej. Są to ubrania różnorodne tak naprawdę, ponieważ każdy przychodzących tutaj do Love & Trade klientów może znaleźć coś dla siebie. We wszystkich moich ubraniach jakby detal odgrywa główną rolę. Czyli nawet jeżeli mamy prostą kurtkę, zawsze jest ona uszyta troszeczkę inaczej niż kurtki, z którymi klient mógł się wcześniej spotkać. Główną rolę w projektowaniu odgrywa konstrukcja. Nieważne jest tak naprawdę, jak projekt wygląda na wieszaku, tylko jak klient po założeniu będzie jaką będzie odczuwał satysfakcję. Jednym z ciekawszych projektantów, którego mamy w butiku, jest Piotr Czachor. Piotr jest projektantem z Krakowa. Jego kolekcję cechuje właśnie duże ilości wykorzystanej fajnej bawełny w taki nietypowy sposób. Ja na przykład teraz mam na sobie jego marynarkę i też do nas zaglądają klientki szukające jego projektów, które są bardzo charakterystyczne. Tutaj widzimy rzeczy Tingi Kowalewskiej. Jest to projektantka, której styl można określić śmiało takim nowoczesnym minimalizmem. Rzeczy są, mogłabym powiedzieć, taką nowoczesną klasyką, może trochę z takim zacięciem konceptualnym. Dużo jest takich elementów, które gdzieś tam są lekką rozprawką na temat tego, jak męskie elementy przenikają do stroju kobiet, z tym, że mam taką tendencję do robienia rzeczy, które są ultra kobiece. Plany na przyszłość nie ukrywałam, zapowiadają się bardzo interesująco, dlatego już niebawem wybieram się na wschód, do Moskwy z promocją naszej nowej kolekcji i też będziemy tam robili sesję zdjęciową. A równolegle tworzymy kolekcję z artystami z Los Angeles, których chcemy właśnie tutaj promować, a oni będą promowali nas w Stanach. Chcemy nawiązywać współpracę, gdzie możemy jeździć i te polskie projekty przedstawiać za granicą.